Katalogi grzechów. Katalog pierwszy. Czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelkiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości, potwarcy, oszczercy nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi w tym, co złe pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. No, wszyscy do pracy i no szybko. Czas na sprzątanie. Grzechy chodzą nie parami, ale szczepami. Stadami wściekłych wilków, rodzinami. Grzechy główne to mafijne klany niszczące nasze zdrowe życie. Wielki Post to czas wielkiego sprzątania. Obmyj mnie, Panie, zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Pycha, chciwość, zazdrość, gniew, łakomstwo, lenistwo, nieczystość. Łakomstwo. Łakomstwo, czyli brak umiaru w jedzeniu lub piciu. Nie jesteśmy aniołami. Posiadamy ciało, instynkt samozachowawczy, naturalny głód. To zapewnia nam przetrwanie. Wypracowanie granic tego instynktu wymaga od człowieka samodyscypliny. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu sprowadza człowieka w dół. Ciało i jego potrzeby stają się jedynym życiowym celem. Brak umiaru może być co do ilości, obżarstwo, pijaństwo, co do jakości, wieczne niezadowolenie, kręcenie nosem, grymaszenie. Co do sposobu, jeść namiętnie, czyli obżerać się. Co do czasu, jeść stale, non-stop, przeżuwać. Błędnie myślimy, że z łakomstwem powinno walczyć się tylko w dzieciństwie. Posłuchajmy przestrogi świętego Pawła, aby nie lekceważyć grzechów łakomstwa. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch. A chwała w tym, czego winni się wstydzić. Ich Bogiem brzuch. Grzechy chodzą nie parami, ale szczepami i rodzinami. Grzechy tworzą pakiety. Jedna wada rodzi kolejne wady. Brud rodzi brud. Do każdych warunków grzech potrafi się przystosować. Ma swoje mutacje. Łakomstwo to obżarstwo. No, dawaj! Obżarstwo z rodziny łakomstwa. Obżarstwo to łakomstwo ilościowe. Mamy do czynienia z rasowym łakomstwem. Żreć, żreć, żreć. Jeść, jeść, żreć, żreć, żreć. Księża rzadko na kazaniach mówią o łakomstwie. Oj, rzadko. Bardzo rzadko. Może dlatego, że obżarstwo wydaje się tak niewinne. Przecież co najwyżej się tyje. Ponad 60% Polaków dotkniętych jest chorobą otyłości, ale mamy magiczne diety, nie wymagające żadnych wyrzeczeń. Obżarstwo paraliżuje rozum. Pełna misa to życiowy ideał obżartucha. Obżarstwo osłabia wolę. Im więcej się je, tym mniej się chce. Obżarstwo toruje drogę wszelkiej nieczystości. Obżarstwo łatwo wchodzi w spółkę z innymi wadami. Obżarstwo plus nieczystość to rozpasana zmysłowość. Obżarstwo plus lenistwo to absolutna niechęć do wszelkiego wysiłku. Te grzeszne spółki, niczym mafijne klany, są bardzo trudne do usunięcia. Zbieramy wszystkie śmieci, wynosimy, wywozimy.
Szybko, szybko. Bracia, stawajcie się coraz bardziej doskonali, bo nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Wielki Post to wielkie sprzątanie. Żeby było czysto, elegancko, jak ktoś przyjdzie, żeby było widać, że to jest... O!